rozpoczynam test tych dwóch akumulatorów na początku. Akumulatory są rozpisane. 19, 20, 21, 22, 23 i 24, żeby liczba porządkowa pasowała. Więc na razie się biorę za te dwa wewnętrzne, tu wstawię mostek, później te trafią na tył, na jeden i na drugi. Od razu sobie zmodernizuję wyważarkę na bardziej normalne połączenie, bo to była wersja przejściowa. Ten przewód też był krótki w tej wersji przejściowej. Więc pomału standaryzujemy i sprawdzamy dalej. Mam nadzieję, że to co tu piszę, to mi się pokaże też na DL24. Nadzieja jest. Zobaczymy co będzie w praktyce. Chwila strachu i ogarnięte. Akumulatory leżą. Tu jest zrobione i taki kontrargument, dlaczego nie mam tych akumulatorów w ten sposób. Tutaj się robi później tak blisko, że jak będzie się pracowało narzędziami albo czymkolwiek, przewodami, wystarczy, że nie utrzymasz jednego przewodu i on może sobie dotknąć tu. Jest bardzo, bardzo blisko między tym punktem a tym punktem. Jeszcze jakby to było inaczej obrócone, to jeszcze jest bliżej siebie. Nie lubię takiego czegoś, za dużo się napatrzyłem dziwnych sytuacji. Tu jest tak w miarę ok, te przewody są na tyle sztywne, że one nie chcą do siebie zachodzić i było ok. Czyli mimo, że mam tutaj kasetę rozłączoną, to i tak jest strach, że gdzieś coś dotkniesz i coś narobisz. Dlatego może to nie jest do końca praktyczne, nie do końca dobrze wykorzystane miejsce, ale za to jest troszeczkę bezpieczniejsze i lepsze w eksploatacji. Bo wtedy na przykład wyciągam jedno ogniwo, daję tylko mostek i lecę dalej. Przewody wszędzie przygotowane na to. No ale to takie z mojego punktu widzenia, może komuś by to inaczej pasowało. A druga rzecz, pomieszczenie jest naprawdę wąskie. Jakbym tu ten regał miał tak, tu na szerokość i tu na szerokość, to już tutaj do środka nic nie wsadzę. A co dopiero, żeby gdzieś coś tutaj robić. Więc dobra, tyle. Biorę się za test, widzimy się za niedługo w teście. Zaczynamy kolejną fazę testów i mamy ładowarkę przygotowaną 4 ampery, będziemy ładować tutaj naszego pacjenta 100 amperowego przed testem. Lecimy z tematem, zaczynamy odliczanie czasu i przechodzimy do pacjenta, który już jest przygotowany. Ostatnie ładowanie tego akumulatora trwało około 40 minut, więc jesteśmy w 23 godzinach od ładowania. Ładnie trzyma 13 V. Zobaczymy, ile wytrzyma. Robimy C20, więc tu mamy 5 A. Teraz to będzie lepiej widać. Mamy 5 A na rozładowaniu z racji, że robimy C20. Odpalam pompę, będzie fajnie chyba słychać tym razem, o ile mikrofon nie będzie szumiał, jak będzie powietrze uciekać. Nie słychać. Nie wygoniło powietrza. Dobra. Nie chodzi w tym odcinku o powietrze, tylko o pojemność, więc no, stop, clear, start. Leci test i zobaczymy, co się tutaj dzieje.
14,7, 14,3. No takie 17. Tu trochę więcej. Takie 18 może. No tutaj pokazuje dużo mniej. 14,7. Dobra. Pierwszy akumulator z serii 100 Ah leci. Zobaczymy, na co go stać. Wytrącamy 63 niecałe waty z akumulatora. Zobaczymy. Test leci, klemy dociągnięte. Zewnętrzny czujnik temperatury jest koło klemy minusowej. Jak co każdy test. Dobra. Lecimy z pacjentem. Ile wyjdzie? Bo jak go kupowałem używanego, to miał deklarację takich parametrów. Zobaczymy, co się zmieniło. Mamy wagę, jak go kupiłem. I teraz, jak został przeze mnie ważony, kiedy. Zobaczymy, co tam będzie w środku. Dobra, i naciągam na minuty. Pierwszy cykl jednego ładowania z rozładowaniem będzie pokazany, żeby ktoś sobie miał wyobrazić do końca, jaka jest metodologia za tym wszystkim. Dobra, to się zobaczymy, mam nadzieję, za 20 godzin. A więc test akumulatora 21, czyli pierwszego z serii setek, dobiegł końca i mamy fajny wynik, pany. 105 Ah, czyli się mniej więcej pokrywa z tym, co było, bo było pisane 109, mamy 105, ale to może być przez temperaturę. Rozminąłem się o godzinę, bo test trwał 21 godzin. Zmierzymy sobie temperaturkę. 15,5. No, tu nie złapię tak. 15,3. Pakujemy gościa na ładowarkę. Z racji, że test 21 się skończył. Mam nadzieję, że widać. Się skończył. Będziemy go teraz ładować. Jedynie co, to te oryginalne kable są tak mocno na styk. Nie patrzcie na polaryzację, tak mi się to zrobiło. Są mocno na styk. I będę musiał to poprawić. Fajne jest, że można tutaj ten pasek dość szybko ściągnąć i se ściągnę go. Będziemy też dolewać wody. Jeden akumulator pokaże wszystko, co robię, bo prawdopodobnie ludzie są ciekawi, tylko się nie pytają. A warto pytać. Dobra. To zostawiamy, to wyczepiamy. Mam zrobione nowe kable. Takie lepsze bananosy. Też niby pozłacane, to też niby było pozłacane. Ale jest jedna wada, to jest przewodne razem z tym, więc przynajmniej jedną stronę sobie zaizoluję. Bo jak to się mówi, do tej aplikacji nie chciałbym zrobić żadnego zwarcia. To są typowo wtyczki high-end do audiofilii, dla audiofilii, ale audiofilowstwo muszę sobie na razie odpuścić i robimy akumulatorofilowstwo. Tak sobie Ruby zrobimy, że zabezpieczymy przed złamaniem od razu. Okej, mamy jedną stronę. Druga, że jest odsłonięta, to już damy radę. Wprowadzamy do punktów. Jest nawet przygotowany punkt pod uziom. Jakby było jakieś urządzenie, co by to wymagało. Procedura odpalania, zawsze bezpieczna. Może będzie widać, jak tym razem nie było iskry. Odpalamy najpierw przetwornicę, to jest 300 W przetwornica. I się przyda 300 W.
odpalamy, damy sobie prąd ładowania na ile firma daje, czyli 5 amper, bo to ma tylko 5 amper. Dużo nie ma, ale też mało to nie jest. Z racji, że mamy dłuższe kable, to się możemy wczepić. Ja sobie je puszczę tak, żeby mi nie przeszkadzały w dalszych operacjach, bo będziemy dekorkować. I ja sobie zawsze lubię robić tak, teoretycznie one są mechanicznie tutaj połączone w środku przez ten nit. Ale ja sobie zawsze wolę puścić jeszcze kabelek, żeby w razie W napięcie było bardziej wyrównane. Mamy, dajemy start. Leci start. Dajemy sobie start tutaj też. Więc będziemy widzieć, ile czasu ubiegnie do pełnego ładowania. Mamy zapisaną pojemność. To na razie chowamy. To jest dobre do małych akumulatorów, ale takie stówka to już jest troszkę dużo. Tu już było kiedyś kopane, przez co będę miał łatwiej to pootwierać. Mam ten mój specjalistyczny nóż bojowy. I spróbujemy to otworzyć. Nie otwierałem jeszcze, więc będzie dla mnie takie badanie tematu, co tam jest w środku. Dla was też. Teoretycznie powinienem ładować i rozbierać jednocześnie, a praktycznie po prostu nie mam czasu, żeby sobie pozwolić na to, żeby to nie robić w ten sposób. Muszę po prostu oszczędzać czas, bo jestem z tymi pomiarami ostro do tyłu. Idzie to bardzo boleśnie do przodu. Chyba będzie trzeba z drugiej strony też podważać. O, tak. Kora są naprawdę konkret. Aha. Są filterki. Prawdopodobnie, żeby odzyskiwać gazy i żeby nie wpuszczać syfu do środka. Pyknął. I tak, co widać w środku. Mam nadzieję, że widzicie. Cele są lekko jakby wilgotne. W tej jakby było lekko coś widać. Ale zaraz to rozbiorę wszystko, żeby nie naciągać na minuty i wstawię zdjęcie, jak to wygląda. A więc mamy wszystko rozkorkowane. Posprawdzałem sobie latarką, co tam widać w środku. Zdjęcia będą wrzucane w międzyczasie. Zawsze najpierw tą celę, później tą. Nie widać, żeby coś tam pływało, więc możemy zacząć dolewać, bo objąłem strategię, że jak widać minimalnie, że jest coś nad włókniną między izolatorami, tutaj jak będzie coś już lekko pływać, to znaczy, że to już jest dość. Więc lecimy z tematem. Nabieram. Mam nadzieję, że widać 20 ml wody destylowanej albo demineralizowanej, bo teraz destylowanej nie idzie dostać, tylko demineralizowanej. I od razu sobie zamykam, bo nieraz miałem tak, że się pofertałem i dwa razy do jednej celi dałem, więc chcę zapobiec temu. Więc na razie każdy dostanie 20 i zobaczymy po 8 godzinach, co się będzie działo dalej. Więc ten pierwszy raz dostaniecie cały podgląd, co się dzieje. A kolejne akumulatory będą już w skróconym reżimie, żebyście mieli sobie wyobrazić, ile to jest czasu biegania i orientacji w czasie. Musisz sobie policzyć, kiedy co możesz zrobić, kiedy nie możesz i tym podobne. Czyli serwis nie jest taki prosty.
I tak teraz wyrywkowo zobaczymy do jednej celi. Wrzucę wam zdjęcie i zobaczycie, czy pływa, i potem stwierdzę, czy będę dalej dolewał, czy nie. Ale to dopiero też po 8 godzinach. Ale już będę miał wstępną orientację, czy warto próbować jeszcze coś dolewać. Więc, jak widzieliście, to jest tylko chwilka dla was, a dla mnie 8 minut. A tych 8 minut jeszcze będę musiał dużo razy poświęcić, żeby ten akumulator naładować. A ich jest 6. Dobra. Tyle w temacie na razie. Zaczynamy test kolejnego ogniwa. W tym wypadku 23 godziny i 30 minut. Faktycznie będzie troszeczkę mniej, bo czas ładowania jeszcze trzeba uwzględnić. I co, mamy 13 V i 0,2. Coś takiego. Czyli tutaj dajemy stop, clear. Stop, nie tak. Zaszarżowałem. Krótkie pyk i lecimy, i krótkie pyk i lecimy z czasem. Leci, leci kabarecik. Odpalamy u psa. Pompa startuje. I sprawdzimy sobie temperatury. 15,7. 15,5. Jest w porządku. Jak to tutaj wygląda? Na razie ok. Ostatni test wyszedł bardzo fajnie. Więc mniej więcej wiem, w co się wstrzelić, bo jest mniej więcej podana ta sama pojemność, więc stawiam 21 godzin. Przynajmniej mam taką nadzieję, że za 21 godzin niecałych się będziemy widzieć. Test się zakończył, ogniwa 22. Niestety zaś się spóźniłem o godzinę, troszkę robiłem to nieco nie trzeba, więc się spóźniłem o godzinę i kilka minut. Ale wynik jest zadowalający. Mamy 105 amperogodzin. I zobaczmy sobie, jaka jest temperatura. 16,9 i 17,3. 17,3. No tak nawet by to odpowiadało temu, co mamy tutaj. Dobra. Teraz trzeba to naładować, tylko że jest problem z ładowaniem, bo to 105 Ah trzeba wcisnąć do środka 4 amperami, to możecie sobie policzyć, ile godzin to będzie trwało, plus minus to, że to nie jest 100% sprawne ogniwo, więc potrzebujemy więcej niż 100 Ah do tego wcisnąć, więc to chwilę trwa, więc test będzie też trwał odpowiednio długo. Mija pomału 24 godziny od rozpoczęcia ładowania, więc jak widzicie, ładowanie 105 amperogodzin nie jest takie łatwe, tym bardziej, że przetwornica DC-DC ma pomału problem prawdopodobnie z dostarczeniem takiej mocy, co trzeba, bo im wyższe napięcie, tym wyższe wat. Można powiedzieć, więcej watów to coraz więcej ciągnie. I jest tutaj opcja, że sobie podkręcę napięcie troszeczkę, bo tutaj jest opcja in power. I sobie spróbujemy in power dać troszeczkę wyżej. Tylko teraz muszę sobie zobaczyć. And voltage in power 14,5, 14,6, czternaście osiemdziesiąt, 14,90,
14,90. Tak bym zostawił, bo nominalnie miałem ustawione 16, ale jak spadnie obciążenie, to znając życie też podbije się te napięcie, a nie chcę za dużo, bo jeszcze przeszarżuję sobie ładowarkę, uwalę. W międzyczasie leci test 18650, podłączyłem 22, teraz leci jeszcze test, zobaczymy iloma amperami to ładujemy, skasujemy sobie i mi tu pokazuje około 6 amper idzie. Bezpiecznik już jest ciepły, a to jest trójka, więc jeszcze chwilę i znając życie wybuchnie ten bezpiecznik. Tutaj jest dioda Schottkiego, która już jest tak dość gorąca w dotyku. I zobaczymy na ładowarkę. Tu już też wentylator się załączył. To jest moja jedna z pierwszych ładowarek DC-DC. To używam, żeby auto dowalić. No, dotykanie parzy, więc to będzie miało z 70 stopni jak nic. Powinno dać radę się schłodzić. Zobaczymy. Ciekawe, czy wybuchnie bezpiecznik, czy nie. Ale jak widać, to jest trójka, bezpiecznik chiński. A lecimy. Prawie 6 amperami i on dalej nic. Dlatego warto dobrze dobierać bezpieczniki, bo to jest zwłoczne. On bardzo długo będzie potrzebował, zanim wybuchnie. Ale za to troszeczkę sobie szybciej podładujemy. Sprawdzimy sobie napięcie, jakie mamy. Mnie to interesuje, bo głównym hamulcowym w tym momencie jest ładowanie. A tutaj ładowanie potrwa. Wcisnąć 100 Ah z powrotem. Dobra. Taki dodatkowy materiał, bo na pewno nie jeden się zastanawiał, jak to wygląda cały proces, jak to wygląda wszystko. Nie jest to łatwe. Jak się komuś wydaje, że to jest tak 5 minut roboty, to się troszeczkę myli. Akumulator naładowany, wymieniłem słupki na oryginalne. Troszeczkę to trwało, pomału 2 dni z kaczkiem. Bierzemy gościa na ważenie. Ile tu mamy? 34,45. No i teraz najgorsze, bo muszę trzymać go w powietrzu, bo waga, chce robić pomiar BMI. 34,45. Jeszcze raz. 34,45. No, więc mamy 3 razy ten sam wymiar. Wymiar. Wagę, więc stawiamy, że tyle waży. Dobra, bierzemy się za następnego.